10 najtrudniejszych ras psów. Wszyscy sobie zdajemy sprawę, że z psami możemy mieć pewne problemy, a niektóre rasy psów tych problemów mogą nam dostarczać więcej. Powodów tych problemów jest wiele. Czy to bardzo duża potrzeba ruchu, czy to taka naturalna niezależność, upór i posiadanie bardzo swojego zdania, czy na przykład bycie psami troszkę takimi innymi niż się do tego przyzwyczailiśmy bardziej zdystansowanymi uważającymi siebie za bardzo ważne istoty, a nas ludzi za no, maksymalnie równych sobie. I właśnie dzisiaj porozmawiamy o 10 psach, które wybrałem, wybraliśmy jako psy, które można uważać za te najtrudniejsze. Oczywiście lista ułożona dowolnie. Na pierwszym miejscu owczarek belgijski Melinua, czyli psy, które posiadają gigantyczny temperament, bardzo błyskawiczne działanie i podejmowanie decyzji, Całkiem delikatna psychika, wymagają bardzo pewnego wychowania, szkolenia i prowadzenia przez osobę doświadczoną osobę, która doskonale zdaje sobie sprawę, że Melinwa może każde nasze niedomówienie, każdy nasz błąd zinterpretować i po prostu ciężko go będzie oduczyć tych złych nawyków. Potrafi być psem, który jest najlepszym psem pracującym, najlepszym sportowcem ale to właśnie to, że to jest po pierwsze pies pracujący. Dopiero później możemy go traktować jako psa rodzinnego, jako psa do towarzystwa. To, że to jest genialny pies pracujący i właściwie całą swoją duszą mógłby poświęcić się tej pracy, powoduje, że to jest pies bardzo trudny w życiu i w wychowaniu, w prowadzeniu. Dlatego decyzja o zdecydowaniu się na owczarka belgijskiego Melinois powinna być wielokrotnie przemyślana. To jest bardzo trudny pies. 56-66 cm wysokości. 20-30 kg. Kolejnym psem jest husky. Psy bardzo często kupowane, wybierane ze względu na ich bardzo fajny wygląd, a nie wybierane przez osoby, które wiedzą, że husky to pies potrzebujący bardzo, bardzo dużo biegania, nie taki łatwy w wychowaniu, posiadający nie taki prosty charakter, psy, które posiadają silny instynkt łowiecki. Kiedy nie zapewnimy im tego ruchu, nie zapewnimy im tego, co potrzebują, będą uciekały, niszczyły. Oczywiście, potrafią być bardzo fajnymi towarzyszami, ale tylko fajnymi towarzyszami niewielu z nas. To, żeby im zapewnić odpowiednie wychowanie oraz odpowiednią dawkę ruchu, to jest coś, co jest bardzo dużym wyzwaniem i dużą trudnością. Do tego ten charakter, który nie jest wcale taki prosty, jak się wielu osobom wydaje, powoduje, że ten pies nie jest dla wszystkich. I jest psem trudnym. Oczywiście, jeśli zapewnimy mu wszystko tego, czego ten pies potrzebuje, to będzie naprawdę genialnym, bardzo fajnym towarzyszem. Ale tylko i wyłącznie wówczas. Psy te to 50-60 cm i 16-27 kg. Kolejnym psem jest Akita. Pies, który może być najwierniejszym, najlojalniejszym towarzyszem człowieka, ale też pies bardzo dumny, bardzo niezależny, uparty, potrzebujący bardzo doświadczonego opiekuna. Wiedząco, wiedzącego, jak go wychować oraz wiedzącego, co to za pies. Oczywiście potrzebna socjalizacja, posiadają one silny instynkt myśliwski, ale w doświadczonych rękach, w rękach osoby, które wiedzą, jaki jest Akita, ten pies potrafi być naprawdę świetnym psem, sprawdzającym się genialnie jako pies rodzinny, jako pies stróżujący, tylko że wymaga bardzo, bardzo dużo od swojego właściciela. To jest trudny pies który potrafi nam zaoferować gigantyczną ilość rzeczy, ale tylko w rękach osoby doświadczonej, w rękach osoby, która będzie w stanie go wychować i prowadzić. Kolejnym psem jest czałczał. Czał. Kolejny świetny wygląd i nietypowy, troszkę inny niż u innych psów charakter. Bardzo niezależne, bardzo dubne, z bardzo dużym dystansem. Nie powiedziałem wielkości jakity. 58-70 cm i 32-60 kg. Ale wróćmy do czałczała. Podchodzi do ludzi właściwie do wszystkiego z bardzo dużym dystansem, są spokojne, zrównoważone, ale wymagające dużo konsekwencji i spokoju. Nie jest skłonny do nauki, nie jest skłonny do pieszczot, nie widzi w tym w ogóle sensu. Posiada bardzo duży instynkt stróżowania. To jest pies dla kogoś, kto potrafi z wyczuciem i z wiedzą tego psa wychować. Ten bardzo ciekawy charakter powoduje, że Musi trafić ten pies do osoby, która wie, jak go wychować. To nawet nie chodzi o to, że ktoś ma doświadczenie z psami. Ponieważ w przypadku Akity i w przypadku Czałczała to są psy, które naprawdę wymagają dużo wiedzy, dużo umiejętności i dużo wiedzy o danym psie. Ponieważ ten ich charakter, to ich zachowanie jest bardzo mocno odbiegające od tego, do czego się przyzwyczailiśmy. A Czałczał to 46-56 cm, i 20-32 kg. Kolejnym psem już piątym nie sprawdziłem jak go się wymawia, ale widzicie na monitorach Basenji, czyli pies bardzo niezależny, samodzielny, wykorzystujący tą swoją bardzo dużą inteligencję do tego, co on chce. Wymaga takiego delikatnego, cierpliwego traktowania, ale stawiania jasnych granic. Bardzo trudny w szkoleniu, wymagający dużo ruchu, ma bardzo silny instynkt myśliwski. I to jest pies, który nienawidzi się nudzi. Swoje zdanie uważa za najważniejsze. I to, co on zdecyduje, uważa, że jest czymś najwłaściwszym. Bardzo trudny pies. Pies, o którym się mówi, że posiada taki koci charakter, ale pies w rękach osoby, która właśnie chce takiego psa, jest psem idealnym, genialnym i nie do zastąpienia. Tylko, że właśnie, ktoś, chce, ktoś powinien chcieć takiego psa. 38-43 cm 9-12 kg. Kolejnym psem jest Pekinczyk. Ten dla wielu taki mały ideał psa do towarzystwa znalazł się na tej liście, żeby pokazać, że te małe psy, psy, które są genialnymi towarzyszami, są psami stworzonymi jako psy do towarzystwa, też mogą być psami trudnymi, psami, które mogą sprawiać problemy. Pekinczyki są bardzo dumne, pewne siebie, stawiające bardzo mocno na swoim, odważne, zaczepne w stosunku do. Innych psów, do wszystkiego do wszystkich podchodzą z bardzo dużym dystansem. One są według nich najważniejsze. Jeśli je będziemy traktować z takim bardzo dużym szacunkiem, wtedy no, będą zadowolone. Ale jeśli będziemy chcieli je do czegoś zmusić, będziemy chcieli, żeby robiły wszystko to, co, czego my chcemy, no to zauważymy, że ten niewielki pies potrafi mieć gigantyczny charakter. I charakter, którego właściwie nie da się. Pokonać. To są psy nieduże. 15-23 cm, 3-6,5 do kg. I pamiętajmy, że właśnie te nieduże psy często są psami, które są trudne. Kolejny psem jest Owczarek Środkowoazjatycki. Genialny stróż. Najlepiej sprawdzający się w pilnowaniu bardzo dużych przestrzeni. Bardzo samodzielny, chcący zawsze samemu podejmować decyzje. Gdy jest dobrze ułożony, to jest psem spokojnym, zrównoważonym. Psem, który swoich opiekunów będzie. Traktował z dużym szacunkiem, ale bardzo łatwo można spowodować, że ten pies będzie nieopliczalny, wręcz może stać się niebezpieczny. Tylko dla bardzo, bardzo doświadczonych ludzi, dla ludzi, którzy wiedzą, co to za pies i w czym się sprawdza najlepiej. Od 60 do 78 cm 40-80 kg, czyli rozmiar też robi wrażenie. ósmym psem jest Shiba Inu, kolejny japoński pies. Który posiada silny charakter, który stawia mocno na swoim, wykorzystuje ten wielki spryt i dużą inteligencję, żeby robić po prostu to, czego on chce. Trudno je wychować, wymaga takiego stawiania jasnych granic i dużej konsekwencji. I kiedy go dobrze wychowamy, potrafi być dobrym towarzyszem. Jednak nigdy nie przestanie być towarzyszem, który stawia po pierwsze na swoim, samodzielnie chce podejmować decyzje. Do tego trzeba pamiętać o silnym instynkcie łowieckim i niezbyt dobrymi stosunkami z innymi psami. To jest pies bardzo charakterystyczny, pies, który jest psem bardzo podobnym do tych psów pochodzących z Azji, takich jak Husky, przepraszam, jak Akita, jak czał, czał, To są psy jednak dosyć specyficzne. A Shiba to 33-43 cm i 7-11 kg. Kolejnym psem jest, a raczej są Harty te bardzo specyficzne psy mające bardzo silny instynkt myśliwski i bardzo silny taki instynkt gonienia za rzeczami, które się szybko poruszają, jest psem takim, można powiedzieć specjalistycznym. Ta duża inteligencja, potrafiące się szybko uczyć, chociaż większość osób uważa inaczej. To jednak, chociaż coś umie, to po prostu tego nie robi, ponieważ nie widzi w tym sensu i nie chce mu się. Harty to są psy, które Samodzielnie podejmują decyzje i robią tylko to, co chcą. Są takie, jak to się mówi, odporne na, wykonywanie, na komendy na wykonywanie poleceń. Duże wymagania, jeśli chodzi o ruch, psy naprawdę specyficzne tylko dla kilkoro ludzi, których znacie. Albo właściwie dla nikogo. Ja nie znam nikogo tak bardzo, bardzo dobrze to posiada harta, no i jest z tego jakoś bardzo zadowolony. Tak specyficzne są to psy. A wielkość od bardzo małych, no nie bardzo małych, od małych, średnich do naprawdę dużych. Ale o hartach będzie kiedyś inny, cały materiał. Ostatnim psem jest owczarek kaukaski. Podobnie do owczarka środkowoazjatyckiego, kaukazy to psy przede wszystkim stróżujące, trudne w wychowaniu, posiadające bardzo dużą niezależność, mające bardzo dużo swojego zdania. Oczywiście psy oddane, wierne, potrafiące zrobić dla swoich opiekunów wszystko. One naprawdę są w stanie poświęcić życie dla nas, ale to życie z nimi, jeśli nie potrafimy ich wychować, nie będzie takie proste. Szkolenie nie jest łatwe, bardzo szybko możemy spowodować, że te psy będą nam sprawiały duże problemy, ponieważ to jest jednak pies dla osób, które wiedzą, jak z nimi postępować, a wszyscy inni mogą sobie po prostu narobić tylko z nimi problem. Jak widzicie, te wszystkie 10 psów potrafią być świetnymi towarzyszami i świetnymi psami, takimi, które będą najfajniejsze w większości rzeczy, ale psami, które wymagają odpowiednich opiekunów, odpowiedniego właściciela. I tylko w takich rękach będą takie jak trzeba. A w rękach takiego zwykłego człowieka będą sprawiały bardzo dużo problemów i będą psami bardzo trudnymi, co niestety może przekładać się na duże problemy. Więc Chcesz się zdecydować na te psy? Bardzo mocno uważaj, ponieważ to będzie mógł być fajny związek z tym psem, ale bardzo, bardzo trudny. Chyba, że na przykład jesteś fanem hartów, potrzebujesz takiego psa, albo potrzebujesz, potrzebujesz psa pracującego, będziesz mu mógł poświęcić kilka godzin dziennie, to możesz na przykład wybrać owczarka belgijskiego. Chcesz psa pociągowego, masz na to czas, uwielbiasz to, robisz? Husky. No i świetny wybór. Ale dla niewielu z nas. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na inne materiały. Zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, opublikuj. Pokaż na swoich mediach społecznościowych, tak żeby ten materiał, inne materiały dotarły jak najszerzej. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.